Przed nami ostatni weekend wakacji. W poniedziałek w szkołach usłyszymy pierwszy dzwonek. 4300 ostrowieckich uczniów i przedszkolaków rozpocznie nowy rok szkolny w gminie Ostrowiec Świętokrzyski. Kilka dni temu władze samorządowe spotkały się z dyrektorami placówek oświatowych, aby sprawdzić, czy zdołali wszystko, co niezbędne, przygotować na powitanie uczniów. Szkoły są gotowe, zgłaszają gotowość do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W oświacie to jest tak, że w publicznej oświacie to jest tak, że jeżeli szkoła nie pracuje przez 2 tygodnie, dyrektor jest zobowiązany dokonać okresowego przeglądu budowlanego, prawda, łącznie razem z inspektorem BHP, takim szkolnym, więc takie przeglądy zostały wykonane, a jeżeli nawet nie, to do końca tego tygodnia na pewno będą. Czas wakacji w niektórych placówkach był wykorzystany na drobne remonty czy modernizacje. Te prace polegały i na takich drobnych pracach remontowych i na większych. Polegały na doposażaniu, na przykład w przedszkolu 21 zamontowaliśmy klimatyzację, tak że będą w tych warunkach pogodowych, jakie teraz się trafiają, całkiem porządne warunki, więc nie będzie już takiego upału w pomieszczeniach. Zresztą te klimatyzacje będziemy montować także w pozostałych placówkach, ale na to potrzeba czasu. No i oczywiście środków. To były malowania, to były płytki, instalacje elektryczne. Wszystko to, co ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pracy. Przy szkole podstawowej nr 1 trwa jeszcze budowa hali sportowej. Wartość tej inwestycji to jest prawie 3 700 000 zł. Prace intensywnie posuwają się naprzód i myślę, że za jakiś czas, ale na pewno jeszcze w tym roku szkolnym, który nadejdzie, dzieci będą mogły z tej sali korzystać. Z nowej hali uczniowie będą korzystać jeszcze w tym roku szkolnym. W poniedziałek pierwszy powakacyjny dzwonek. Życzymy zatem uczniom dużo uśmiechu, zapału do zdobywania wiedzy, samych dobrych ocen oraz miłych chwil spędzonych w szkole.